W ostatni dzień roku czyta się z początek Ewangelii Świętego Jana hymn o Logosie, albo inaczej hymn o Słowie, pisanym z dużej litery. Wspaniały tłumacz, interpretator, także swoisty Pisma Świętego, Roman Brandstetter, mówił, że bardzo trudno mu było przetłumaczyć, tak jak przetłumaczył jeszcze wszystkie cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie, i Psalmy, i Księgi Megillot. Tak mówił, że bardzo długo siedział nad tym właśnie tłumaczeniem tego hymnu. Próbował bowiem przede wszystkim wejść w myślenie świętego Jana, myślenie semickie, próbował retranslacji tego tekstu z języka greckiego na hebrajski. Próbował także w tym języku wynajdować takie niuanse, które by pomogły jeszcze bardziej uwyraźnić coś bardzo ważnego. Bo ten hymn ma pokazać, kim jest ten, który przyszedł na świat jako Jezus. Zaczyna się ten hymn przecież właśnie od tego, na początku było Słowo, a jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takiego początku z Księgi Rodzaju. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tylko Słowo jest wymienione tutaj, dlatego że chcę pokazać drogę Słowa od bóstwa, od stworzenia świata, czy od stwarzania świata. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. I przeskok jest poprzez etapy pośrednie, można by tak powiedzieć. Przeskok jest radykalny do tego stanu, kiedy to Słowo stało się ciałem, jak mówimy. To powiedzenie jest wykorzystywane przy różnych okazjach, które to okazje są bardzo dalekie od tego, w jakim użyciu to zdanie jest na początku Ewangelii Świętego Jana. Mówimy bowiem, Słowo stało się ciałem, to znaczy ktoś pomyślał i zrobił. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To Słowo, które było na początku, zmierzające ciągle do Boga, to Słowo, przez które świat powstał, to Słowo, które oświeca każdego człowieka, to Słowo w pewnym momencie stało się sarks, ograniczone do ludzkiego, śmiertelnego ciała, które można zranić, zabić, niedokarmić, którego może dopaść choroba. I oglądaliśmy Jego chwałę, pomimo tego, że ciało człowieka, to ciało zmartwychwstałego Jezusa, albo zmartwychwstały Chrystus, lepiej powiedzieć, to chwała, to objawienie chwały. I wreszcie to, co przynosi to, że to Słowo odwiecznie istniejące, co Słowo stało się ciałem i przez mękę doszło do chwały, którą mogli oglądać apostołowie, jest taka sytuacja zupełnie nowa. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Nowy etap życia człowieka, ludzkości, nowy etap działania Bożego w dziejach zbawienia, radykalnie inny od tego, zanim Chrystus przyszedł. Uznajmy w tym, który się narodził, którego narodziny wspominamy, tego, który przecież jest odwiecznie istniejącym Słowem, Logosem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.